W dzisiejszym odcinku przepiękny będzie haul sukienkowy z H&M. Jeśli jesteś ciekawy, oczywiście zostań ze mną do końca. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to musisz koniecznie to zrobić. Nie zawiedziesz się. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Po ostatnim odcinku bardzo chcieliście właśnie, żebym zrobiła przegląd najnowszych sukienek letnich właśnie z H&M. Przeglądając te wszystkie sukienki na ich stronie, naprawdę zauważyłam, że one są przepiękne i co najważniejsze, przeważnie mają bardzo dobre składy. Tak naprawdę mamy tutaj bawełnę, len, ewentualnie gdzieś tam wiskoza jeszcze jest, więc naprawdę będzie w czym wybierać. Pozwoliłam sobie je wypakować z torby, zawiesić na wieszaczkach. Wcześniej oczywiście jeszcze je troszkę przeprasowałam, ponieważ przyszły troszeczkę pogniecione, żeby jednak lepiej nam się prezentowało przy tym filmiku. Ale oczywiście nie przymierzałam ich. Dopiero będę teraz je przymierzać, więc bardzo, bardzo jestem ciekawa. Jak je odpakowywałam, no to już widziałam mniej więcej ich fason, widziałam już jak wyglądają, jaką mają teksturę, z czego są dokładnie wykonane, więc no tego pierwszego wow właśnie nie będzie, ale zobaczymy jak one oczywiście będą się na sylwetce prezentować, ponieważ to później już w praniu różnie wychodzi, więc oczywiście bierzemy się do przymiarek. Tutaj będę Wam pokazywać jednak sotę na mnie, jak one wyglądają, natomiast po mojej prawej stronie będę pokazywała Wam stylizacje już takie gotowe, jak ja jej właśnie widzę, więc bierzemy na pierwszy rzut sukienkę numer 1, która jest właśnie ta. Jest to sukienka tak naprawdę jedyna w kolorach. Ona jest w takim princie kwiatowym. Te kwiaty są troszkę takie porozmywane. Zamawiając je na stronie H&M, miałam jeszcze taki kod rabatowy, nie pamiętam już ile, chyba 40 zł albo 8, nie, 80 zł chyba rabatu dostałam, więc one tak troszkę mniej mi wyszły niż te, niż tutaj na metce. Więc powiem Wam, ile one z metki kosztują. Tutaj właśnie nie widzę ceny, więc spojrzę sobie na fakturę na mailu. Tak naprawdę ona wyszła mi 85 zł za nią wyszło. Jest to sukienka ze sznurkiem do ściągania. Ten sznurek, zauważcie, że znajduje się tutaj po boku, więc można go tutaj sobie fajnie podciągnąć pod biust i żeby właśnie go sobie dostosować do naszego obwodu. Dotyku jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Czuć, że będzie ona przewiewna i bierzemy się już za przymiarki. Jestem bardzo ciekawa, jak ona będzie na mnie wyglądać. No dobra, ja już jestem przebrana w tą sukienkę. Ona jest wykonana z 80% z wiskozy oraz 20% jamidu mamy tutaj. Z tą wiskozą możemy troszeczkę tak polemizować, czy ona jest taka super ekologiczna, czy też nie, bo jest wykonywana z drzew, więc tak średnio bym powiedziała. Natomiast no jest miła w dotyku, no nie oszukujmy się, nie jest też jakimś bardzo też drogim materiałem, więc też no myślę, że nadaje się na sukienki. Jeszcze do tego jest poliamid, więc ona jest taka troszeczkę milsza w dotyku. Słuchajcie, jak ja ją ubrałam, to już widzę siebie w niej na plaży. Jest tak bardzo przewiewna, jest taka... Ach, no nie wiem, widzę tutaj wiatr, jak to się wszystko pięknie rozmywa gdzieś na plaży, nad wodą. Pod spód, nie wiem, jakiś fajny strój kąpielowy, do tego może jakaś taka torba duża z ręcznikiem, taka szydełkowa może, właśnie coś w tym stylu. Fajnie by to ze sobą współgrało. Tutaj właśnie są te sznureczki, ja sobie je ściągnęłam tutaj pod biustem. Natomiast mam wrażenie, że i tak mimo wszystko ona gdzieś tutaj tak jakby miała troszkę tego zbyt dużo. No i dekolt dla mnie, on też jest zbyt wielki. Ja raczej unikam takich dekoltów, chociaż jeżeli no chodzi o plażę, to możemy sobie też pozwolić na taki dekolt. Pokazuję Wam tył. W sumie jest taka zwykła z tyłu. Tutaj zauważcie, że ładnie brzuszek maskuje. Nic nie widać, a nawet i ciążowy też może się zmieścić.
Wydaje mi się, że nawet ciążowy, to tak naprawdę w każdej z tych sukienek może tutaj się nam zmieścić, czy jakiś większy, czy może po prostu nie lubimy obciskać brzucha, więc każda z tych sukienek będzie się nadawać. No i to właściwie jest jedyny kolor, jaki mam tutaj zamówiony. Myślę, że też mogłaby się nadawać do jakiegoś może ogrodu, do na przykład garden party, do może jakichś fajnych sandałków takich wyższych. Na to marynarkę zarzucić i też by nie było źle i właśnie może niekoniecznie tylko plaża, więc tak naprawdę można różne rzeczy z nią wymyślać. No ale przechodzimy, myślę, do następnych sukienek. Następne sukienki to tak naprawdę będą dwie czarne, pomimo tego, że lato, to i tak myślę, że czarne na lato też jest fajne, tym bardziej jeśli mamy naturalne materiały. Mamy dwie następne białe oraz dwie beżowe i powiem Wam, że ta ostatnia beżowa, albo nawet dwie ostatnie, to są moje faworytki, przynajmniej po obejrzeniu tak na wieszaku, ale zobaczymy oczywiście, jak one będą się na mnie prezentować. Więc przechodzimy do sukienki numer 2. No i w tej to ja już się czuję fantastycznie. Myślę, że naprawdę ona wygrywa jak na razie. Ta pierwsza zdecydowanie dla mnie był za duży dekolt. Źle się w niej czułam, mało komfortowo. A ta naprawdę jest przepiękna. Jest tak pięknie tutaj skrojona ta góra. Jest taka troszkę jakby gorsetowa. Do tego tutaj jest na tyle gruby ten materiał. Ta podszewka też robi naprawdę swoje, ponieważ w ogóle zdjęłam biustonosz, już zobaczcie, i to też fajnie tutaj się wszystko podtrzymuje. Jest to M-ka. Zresztą tak samo jak i te wszystkie inne sukienki. Są w rozmiarze właśnie M. I myślę, że jest ok. I tutaj mogę właśnie sobie wyregulować te ramionczka. O, i tak jest o wiele lepiej. Weźcie też pod uwagę, że ona może nam się w praniu minimalnie skurczyć. Długość jest midi, taką jak najbardziej lubię. Zestawiłabym oczywiście ją znowu z marynarką. Nie lubię pokazywać swoich ramion, swoich rąk, ponieważ są dla mnie zbyt duże, więc staram się, jak jest troszeczkę chłodniej, zawsze coś narzucić na swoje ręce, żeby one tak właśnie nie rzucały nam się w oczy. Więc marynarka, kardigan, kurtka może jakaś fajna jeansowa, krótka też może być. Konwersy mogą super do niej wyglądać. Oczywiście klapeczki, koszyczek to już jest taki standard właśnie latem. Ciekawa jestem, czy Wam się podoba, czy może byście też sobie chciały ją zamówić. Ponieważ jak na razie naprawdę ją polecam i mam właśnie podobną panterkę też właśnie, nie wiem czy to jest ten sam model, raczej nie, ale bardzo, bardzo podobna i sprawdza mi się naprawdę super. Noszę ją cały rok, ponieważ nawet zimą ją ubieram do rajstop grubych i do kozaków, do jakiegoś płaszcza fajnego i tak naprawdę można wykorzystać je całorocznie. Zabieramy się już za przymiarkę trzeciej sukienki, również czarnej, a później już przechodzimy sobie do coraz jaśniejszych. Mówię to, wow! To, co ona robi, słuchajcie, z figurą, to jest niesamowite. Naprawdę jest przepiękna. Mam tutaj lustro obok siebie i co chwilę teraz będę tutaj się oglądać, ale no... Naprawdę pięknie ona wygląda, no może ciutkę znowu... Ten dekolt tutaj jest zbyt duży. Minimalnie może tutaj są jakieś takie, troszeczkę jest trochę luźniejsze, ale dzięki temu można sobie też pojeść. Mamy tutaj zameczek fajny, więc można ją tutaj też sobie rozpiąć, chociaż ja nawet go nie używałam. Myślę, że ona w praniu też troszeczkę nam się wciągnie. No, jest przepiękna. I ja już ją tutaj widzę ze szpileczkami, z jakąś fajną pomadką na ustach, taką mocniejszą. Widzę ją z kopertówką albo z czymś takim mega błyszczącym, z jakimś cekinem. No, taka elegancka wieczorna kolacja, jakieś wyjście, jakaś randeczka. Och, tak, to jest to. To jest właśnie ta sukienka. Ta sukienka właśnie jest na takie okazje. Chociaż oczywiście na co dzień też może być, też fajnie nam się sprawdzi, no i pięknie, słuchajcie, wysmukla figurę. Widzieliście moje wcześniej ręce trochę większe, więc teraz macie porównanie właśnie z tymi bufkami, jak one pięknie tutaj teraz się wysmukliły. Zobaczcie na brzuch, jak też on się tutaj bardziej nam wysmuklił. To
tutaj też robi robotę, ten rozporek na boku i ten ściągacz po lewej stronie też robi tutaj robotę. Dekolt jest też piękny, chociaż no muszę się przyzwyczaić do tego, że on jest ciut większy. Z tyłu ona tak wygląda. Jest ładnie odszyta, ładne tutaj ma zaszewki. No, pięknie wygląda. Mówiłam, że faworytką będzie moja ta tutaj beżowa ostatnia, ale ta jest równie piękna. A, i właśnie, jeszcze Wam nie powiedziałam o cenie, więc od razu spojrzę na fakturę i już Wam mówię. 133 zł. Mówię z tym takim moim rabatem, bo normalnie 139 ona kosztuje. No, mega. Zostaje już w niej chyba do końca. Nie no, żartuję. Oczywiście one idą do odsyłki, chyba że naprawdę coś bardzo mi się podoba, to wtedy ewentualnie zostawię, chociaż no dużo pozbyłam też się sukienek letnich ostatnio, więc może jedną zachowam. Co mamy teraz? Mamy taką piękną sukienkę. Z czego ona jest wykonana? Ja już widzę, że to jest dużo lnu, bardzo dużo lnu. Już Wam mówię. 90% bawełna, 10% len. Więc też fajny skład. Myślałam, że jest więcej lnu, szczerze mówiąc, ponieważ no tutaj ten materiał naprawdę wygląda na taki 100% lniany, nawet bym powiedziała. Ma przepiękne plecy, więc jestem ciekawa, jak ona będzie wyglądać. No i to jest jedyna sukienka, która będzie krótka. Więc w takiej już mi dawno nie widzieliście, więc jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. Mamy następną sukienkę i powiem Wam, że bardzo ładna, jest króciutka, na mój wzrost 1,60 m, jest taka przed kolano, więc trochę wyższe kobiety mogą mieć z tym problem, czyli może nie być czasem troszkę jednak zbyt krótka. Tutaj już musimy uważać, żeby nie najeść się zbyt mocno. Obiekcje natomiast mam do tych rękawków, ponieważ tak naprawdę, zobaczcie, o, suwają nam się z każdym ruchem jakimś takim, nawet niezbyt dużym, one nam się suwają, co mi się nie podoba. Mogłyby tu mieć na przykład takie nakładki może silikonowe wykonane, albo chociaż taką gumkę, albo być po prostu tutaj może bardziej dopasowane do ciała, troszkę jednak być tutaj węższe to wszystko, więc to na pewno jest minus w tej sukience. Ale wielki plus w tej sukience, słuchajcie, jest z tyłu. Spójrzcie, jak te plecy tutaj pięknie nam się prezentują. Więc plecy robią robotę, natomiast no te główki tutaj nam one spadują i nawet jakby tak miały być, no nie wiem. No to też tak za bardzo nie wygląda, bo jednak szwy powinny być tutaj, tak powinny iść. Więc tak, średnio ona mi się podoba, kosztuje ona niecałe 80 zł, więc możecie sobie przymierzyć, zobaczyć, jak ona będzie na Was wyglądać. Może akurat Wam nie będzie tutaj spadywać, mi akurat spaduje, więc ona odpada. Idziemy po następną sukienkę, która również jest biała, z piękną falbaną u góry. Jest popelinowa, więc no ma specyficzny materiał. Jest taka też no grubsza, jak na przykład koszule popelinowe, więc jestem ciekawa, jak ona będzie się sprawdzać na sylwetce. No dobra, o co chodzi w tej sukience, to ja nie wiem. Spójrzcie na tą falbanę. Czuję się w niej jak motyl, który ma zaraz odfrunąć. No, jest naprawdę śmieszne. Myślę, że nie jest to zbyt praktyczne, ani zbyt może takie... No nie wiem, co o tym sądzicie. Ja naprawdę, jak ją pracowałam, to starałam się przyprasować tą falbanę, żeby ona tak nie odstawała, a jednak ona, zobaczcie, ta popelina chyba tak robi, że ona jednak tak sterczy, ta falbana. Nie podoba mi się to w ogóle. Nie jest to estetyczne. Nie jest to w moim klimacie, nawet na plaży tak naprawdę nie będzie to fajniej wyglądało. Jest to naprawdę dziwne. Minimalnie prześwituje również, teraz widzę w lustrze, więc czołba z bielizną, bo jednak była bezszwowa oraz w kolorze ciała. No dziwne to naprawdę, nie wiem, o co w tym chodzi.
chociaż swój urok tak naprawdę ma, gdyby to tutaj było w inny sposób jakoś przyszyte czy co, ja nie wiem, to byłoby inaczej. Czy ona ma tutaj może jakąś gumkę w środku i to też tak tutaj nam się podnosi. W każdym razie brzuszek ciążowy na pewno się zmieści. W tamtej poprzedniej, no wiadomo, nie, ona jest zbyt obcisła, ale tutaj naprawdę nam się może dużo, dużo pomieścić. Jest to M-ka, kosztowała 99,99. Nie będę nad nią chyba już dłużej się pochylać, ponieważ nie ma to chyba sensu. Zobaczycie tutaj oczywiście po mojej prawej stronie, z czym ja to zestawiłam. Myślę, że bardziej bym to widziała właśnie w wersji takiej plażowej, właśnie może z koszyczkiem, może właśnie z klapkami. I tak naprawdę nic więcej. Nawet ciężko tutaj chyba coś zarzucić na to, bo tu będzie nam wszystko odstawać, będzie nieładnie się hałdować. A następna sukienka, jest to sukienka w kolorze beżowym. Słuchajcie, jak ona jest wykonana. Mega. I to słuchajcie, jest sukienka z HM-a, naprawdę nie widać tego, bo wygląda na dużo, dużo droższą niż jest, ponieważ ona chyba kosztowała niecałe 150 zł, a wykonana jest z... Już wam mówię, z czego ona jest wykonana. 69% wiskoza, 31% poliamid oraz podszewka jest w 100% bawełniana. I słuchajcie, to... Boże... I słuchajcie, to czuć naprawdę pod palcami, że ona jest tak fajnie wykonana. No, ta podszewka robi robotę tutaj i już widzę, jak ona się pięknie układa na sylwetce, jak ona będzie pięknie współgrała, jak ona będzie pięknie tańczyła razem z nami. Ach, bierzemy się za przymiarki. No dobra, ubrałam ją. Natomiast miałam lekki dylemat co do tyłu, ponieważ no mąż tutaj mi ją spiął, ale już widzę, że ona jest źle, ponieważ to wszystko powinno być niżej. No te sznureczki, troszeczkę powinny inaczej wyglądać. Mimo wszystko jest ok. Naprawdę ta podszewka robi robotę. Pięknie nawet się kręci, więc na jakąś imprezkę też naprawdę się, myślę, że super sprawdzi. Do tego ten dekolt też jest fajny, chociaż dla mnie znowu, kurczę, zbyt krępujący, zbyt duży. Tutaj ładne mam wycięcie. No do tego właśnie ten tył przepiękny. Jestem z niej bardzo zadowolona, bardzo mi się podoba. Myślę, że wielu kobietom ona się spodoba. Jak widzicie, nie mam blustona ubranego, więc tutaj bym już zastosowała może takie nakładki, żeby nic nam nie prześwitywało. Albo też można zainwestować w takie taśmy, żeby tutaj trochę nam podnieść to wszystko do góry. I myślę, że też będzie nam się to o wiele ładniej prezentowało. Tak naprawdę ona pasuje do wielu, wielu rzeczy, do wielu marynarek, do wielu butów, do wielu torebek, do wielu sweterków i tak dalej. Możemy wymyślać w nieskończoność jakieś stylizacje. No i mamy ostatnią sukienkę. Moja ostatnia sukienka, która jest moją faworytką, chociaż właśnie ta czarna, chyba to była trzecia sukienka, którą przymierzałam, no to skradła moje serce, ale ta również mi się bardzo podoba. Jestem ciekawa, jak ona będzie na mnie wyglądać. Jest to również M-ka, również kosztowała tyle samo co ta, czyli niecałe 150 zł. Również ma podszewkę, również ma podobny kolor i jest wykonana, już wam mówię z czego. 100% bawełna oraz podszewka również bawełna, więc naprawdę na lato super przewiewna. Bynajmniej tak się prezentuje, a zobaczymy już za chwilę, jak ona będzie na mnie wyglądać. Zostańcie ze mną do samego końca. No i jestem w tej sukience, słuchajcie, ona wygląda jak suknia ślubna. Bynajmniej tutaj ta góra naprawdę tak się prezentuje. Oczywiście, no to jest bawełna, a nie taki, nie wiem, jakiś jedwab czy coś innego, co by się nadawało na suknię ślubną. Ale jest naprawdę przepiękna i mam ochotę ją naprawdę zostawić. Słuchajcie, tutaj te miseczki. No na biustonosz może być kiepsko, żeby tutaj nam się wszystko pomieściło. Na większy biust też by tutaj to by już nie dało radę. Bez biustonosza jest ok, natomiast znowu te nakładki bym wam polecała, żeby ubrać. To jest taki właśnie z gumeczką fajny z tyłu. Tutaj
Nie widzę żadnego zamka z boku, natomiast ta gumeczka daje radę z tyłu, żeby się zmieścić przez nią. Jest ona troszeczkę szersza, ale nie taka szeroka jak tamta moja poprzednia beżowa. Tutaj jest miejsce, ale też nie jakoś super dużo. Ta podszewka też pięknie naprawdę się układa na sylwetce. Ramionczka regulowana, tak jak i prawie we wszystkich tych sukienkach. Mówię szybko, mam bardzo małą baterię i chcę już zakończyć filmik, więc słuchajcie, żegnam się już z Wami. Życzę Wam cudownego dnia. Dziękuję Wam za to, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam on się podobał. Zachęcam oczywiście do subskrybowania. Dajcie kciuka w górę, jeśli Wam ten film się podobał, a jeżeli nie, no to też dajcie. Mam nadzieję, że troszeczkę zobaczyliście też, co Wam się podoba, co nie. Może byście chcieli coś właśnie sobie zamówić dla siebie. Może Wam jakiś fason tutaj Wam się spodobał, przypodobał. Więc zamawiajcie, zobaczcie, czy chcecie, czy może Wam akurat coś wpadnie w oko na nadchodzące lato. Te wszystkie sukienki naprawdę... Jakość jest cudowna, materiały idealne na lato, żadnego poliestru tutaj nie zobaczyliście, więc jestem dumna, że go tutaj nie ma. Do zobaczenia już wkrótce w następnym filmie. Pa!